ostatniego druku pierwszego czytania. Szanowni Państwo, zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego bieżącego roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa. Druk 1006. Bardzo proszę, Pani Dyrektor, bez prezentacji. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, zmiana prognozy finansowej jest wynikiem zmian w harmonogramie finansowania i realizacji kierunków przedsięwzięć głównych. To jest przyczyna, co Szanowni Państwo przedsiębiorców to dotyczy. Myślę, że warto zwrócić uwagę na jedną z zmian załączniku, który dotyczy przedsięwzięć bieżących. Jest to efekt Państwa uchwały Rady, czyli przeniesienia zadań dotyczących opuszczania miasta, utrzymania letniego i zimowego dróg z zarządu dróg do NTO, ale poprzez rodzaj gospodarki rolnale. Taka jest procedura. A to poprawka dotyczy dwóch zadań strategicznych, które muszą zostać zmienione. Zadanie Centrum Komisji wynika z tego, iż następujący rok podatku VAT i nastąpiła zmiana całości zadania z dokończym do rozwoju finansowego zarządzającym na środki gminy. Drugie dotyczy kopca kości i tam jest taka sytuacja, iż konieczne jest zawarcie aneksu, który będzie przychodził z filmem z realizacją na przyszły rok. W związku z tym zmiana w budżecie i zadania przedsięwzięcia bieżące związane ze środkami unijnymi, gdyż konieczne jest, aby zostały wprowadzone w tym roku. W przypadku tych zakresów automatyzacji dochody mają w tym roku, a wydatki będą wykonywane w przyszłym roku. I to musi być kompletnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jakieś prezentacje opinii komisji? Nie widzę. Stanowisk klubów radnych. Jest, bardzo proszę. Stanowisko Klubu Radnych PiS Rady Miasta Krakowa do druku 1006 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. Klub Radny Prawa i Sprawiedliwości głosować będzie przeciwko projektowi uchwały Rady Miasta Krakowa według druku 1006. Konsekwentnie zmierzać będziemy jako klub opozycyjny do upublicznienia danych dotyczących finansów miasta Krakowa. Dlatego też poruszyliśmy projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania długów miasta dotyczących budżetu, jak i jednostek i spółek miejskich wykonujących jego zadania. Chcemy poznać prawdziwy stan finansów miasta i wymienionych powyżej podmiotów. Stoimy na stanowisku, że mieszkańcy Krakowa muszą wiedzieć, dokąd prowadzi wspólna polityka prezydenta i klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś inne stanowiska? Nie widzę. Szanowni Państwo, czy ktoś ma prosić o dyskusję? Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 13 listopada, godzina 15. Jest zakończony termin zgłaszania poprawek na dzień 15 listopada, godzina 15.